Siemanko moi drodzy, ja jestem Judy i zapraszam was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Pokémon Crystal All. Cóż, pamiętacie ostatnio mówiłem, ej, ale jak tam wejść na to Emto Silver, ja nie wiem. Zapomniałem, dobrze, że mi widget przypomniał, że tutaj od razu można przecież pójść do profesora Oaka i on mówi, wow, doskonale, zebrałeś wszystkie odznaki z Kanto, doskonale, no. Teraz tell you what you, tak, I will make. Teraz zrobi coś, da nam... Dokładnie, możemy wejść na wielką górę MTMO Silver, no i tam czeka nas właśnie największe wyzwanie, Red. Trzeba iść właśnie w kierunku tego Indiego Plateau i no on jeszcze dał nam oczywiście możliwość tam wejścia, no i sprawdza Pokédex. Muszę wam powiedzieć, że troszeczkę podtrenowałem, znaczy podtrenowałem, może właśnie Poków nie podtrenowałem, dlatego w tym odcinku będzie cięcie i ja będę w tym czasie mocno i to bardzo mocno trenował. Nie wiem kiedy będzie właśnie, jak dokończę ten odcinek. Ile mam Pokémonów w Pokédexie? Już aż 137 zbierałem, naprawdę trochę ich. Jeszcze dużo, dużo brakuje. Ale cóż, zobaczymy ile będzie mi się jeszcze chciało ich trenować. Raczej pewnie nie za dużo, bo no zebrać no 251 no to byłaby w ogóle niesamowita sprawa, ale no zobaczymy, że zobaczymy jak to nam pójdzie. Na chwilę obecną kieruję się w tamtym kierunku, żeby wam pokazać gdzie to jest. Tak naprawdę poza nagraniem byłem, tam oczywiście odładowałem, żeby nie było to pokazane. Muszę wam pokazywać wszystko dokładnie. O, odblokowane. Można tu spotkać niestety dokładnie te same Pokémony co w oryginale. Nikt nowy nie został tu dodany. W tej trawie nie ma żadnych nowych Pokémonów. O, jeszcze okaże się, że nikogo nie spotkam. A nie, spotkamy, oczywiście, że spotkamy jednak. Dziwne byłoby, gdybym przeszedł. Można tu spotkać choćby... O, Dodo, akurat najsłabszy nam się Pokémon tu trafił. Dodo, który no... No nie sprawia za dużych problemów, ale powiem wam, że można tutaj spotkać też Dodrio, Arboka i Rapidasha i chyba Tangele jeszcze. Czy kogoś jeszcze, to nie wiem. W każdym razie, moi drodzy, tam jeszcze nie jestem godny wejść do tej jaskini. Naprawdę, będą Pokémony, Tobi poprawił ich level, będą mieć w okolicach setnego. Ja muszę naprawdę uważać i podtrenować równo, bo zobaczcie, mój najlepszy Pokémon w tym momencie to Electrabuzz, bo ma 80 level, ale to i tak za mało. Muszę podtrenować swoje Poki. A więc, słuchajcie, widzimy się tak naprawdę wy za chwilę, zobaczcie mnie, ale ja muszę spędzić dość dużo czasu na trening, więc... jeszcze troszkę, moi drodzy. Poczekajcie chwilę i widzimy się z powrotem. Dobrze, moi drodzy, ja już jestem z powrotem. Muszę wam powiedzieć, że od momentu, w którym widzieliście wcześniej, minęło już, no, troszkę czasu, bo z tydzień tyle zajęło mi chyba trenowanie Poków, ale zobaczcie, jakie one już są. O, Dragonite, 85 już poziom, Charizard 87, najwyższy u mnie, Skarmory 83, Electrabuzz 86, Espeon 84, Umbreon 84. Teraz się pewnie zapytacie, Judy, czy ty nie przesadziłeś, czy twoje Poki nie są za silne? Powiem wam, nie, nie wydaje mi się, oh no, bowiem przeciwnik nasz będzie miał równie silne Poki, jak nie silniejsze. Okej, okay. Normalnie one są gdzieś na 90 levelu, ale na pewno je Tobi troszeczkę zmodyfikował. W ogóle dałem jakiemuś mojemu Pokémonowi Flash, ale chyba Espeonowi. Tak, no bo widzicie, ciemna jaskinia, ciemna jak w dupie, nic nie widać. Muszę sobie przypomnieć, jak tutaj się szło, bo ta wcale ta droga nie jest jakaś trudna. W ogóle w tej jaskini dało się zwykle złapać Larvitara, jeszcze nie w tej części tutaj, ale w jednej z tych dalszych da się... O, w ogóle Ursaring. Tego Pokemona nawet nie złapałem, mam jego chyba wcześniejszą formę złapaną Ted Urisem. Tak w ogóle, tak jak już wcześniej wspominałem, to jest ostatni odcinek. W ogóle zobaczcie, ile mam Poków. 146 złapanych, 222 widzieliśmy, więc niezły wynik, naprawdę niezły wynik. Aczkolwiek jak mówię, nie chcę mi się łapać wszystkich dosłownie, bo to zajęło jeszcze więcej. W ogóle widzę, że mnóstwo Ursaringów. W ogóle nauczyłem mojego Dragonite'a nowego ciosu, który może mu się przydać, że nie jego, przepraszam. Przepraszam, nie Dragonite'a, błąd z mojej strony byłby. Nauczyłem bowiem Charizarda. Co? Czekajcie, ja nie mam tu rowerem? Chyba można jeździć, tylko przez przypadek mam chyba wędkę. Bicycle Cell. Okej, on nie był w ogóle ten. Teraz będę mógł z niego korzystać w jaskini normalnie. Przynajmniej tak myślę, o. Dobra, da się. Wow, what the fuck? Ale mam ściny jakieś. Dziwne. Dziwne, dawno mnie w Crystal All nie ścinało, ale chyba mój komputer pomyślał sobie, Judy, to ostatni odcinek z Crystal All, muszę ci troszeczkę poprzeszkadzać, żeby było zabawniej. Myślę, że właśnie takie rozumowanie mojego wspaniałego komputera na chwilę obecną, widzicie, jest to nawet, może bym powiedział, bardzo prawdopodobne, bo nigdy nie ma, jak sobie wyłączę jakby taką jedną opcję, poniżej 100%, chodzi mi o synchronizację. A tutaj cholera przez większość czasu jest trochę poniżej 100, teraz mi się troszeczkę polepszyło, ale w
fuck this. Jeszcze nawet źle mi tu się idzie. O, to jesteśmy już bardzo blisko celu. W ogóle w tych pokebolach zgaduję, że są takie przedmioty jak choćby... Znaczy myślę, że tutaj są rzadkie przedmioty, czyli jakieś tam kalcjum, proteiny, irony i tym podobne. Może nawet rare candy, ale no... Tylko takie coś. Tylko takie coś, chyba nothing else. Okej, czy tu trzeba płynąć? Nie, jest tutaj, jest... Oj, równo przed jaskinią coś mnie zaatakowało. W ogóle ta jaskinia jest jakaś większa, jest tam jakiś wodospad, można tam płynąć tym wodospadem. Zgaduję, że ona pewnie kryje w sobie jeszcze wiele, ale to wiele, jakichś dziwnych tajemnic. Ale jak pamiętam, chyba aż tak bardzo dziwne jakieś tam nie były, więc nie ma sensu. O, jesteśmy, moi drodzy, zobaczcie, zupełnie się różni ta część jaskini, a to jest on! Oj, jeszcze mnie dziki Pokémon zaczepił, to jest sam Red, najpotężniejsza z wszystkich istot. Tak jest, on ma najpotężniejsze Pokémony, jeszcze żadnego rywala tak silnego nie było w żadnej chyba wersji Pokémonów jak właśnie tutaj. Może zanim z nim zawalczymy, chciałbym zobaczyć, czy rzeczywiście w tej wersji już Crystal All wciąż można tu spotkać Larvitara. Liczę, że on się za chwilkę pojawi. Chciałbym wam pokazać, jak wygląda Larvitar, bo widzieliście jego ostatnią formę, jedna z liderek w Kanto miała Tyranitara. Dobra, jak jeszcze jedna próba nie będzie to Larvitar, no to rezygnujemy z myśli złapania go. No i wtedy... no dobra, o, prosto przed schodkami. Jak nie będzie to Larvitar, to idziemy. Uwierzcie mi po prostu na słowo, że oj, Graveler. Tu można spotkać Larvitara. Bynajmniej można było w Goldach, można było w Silverach. Myślę, że tutaj też można. Ale cóż, o tym się na razie nie przekonamy. Czeka nas walka z najsilniejszym z wszystkich rywali. W ogóle wyglądamy omalże identycznie. Zejdźmy z rowerka. No, plecak mamy troszeczkę inny, no trochę się tam różnimy, ale... O, spojrzał się na nas, największy z największych mistrzów. I ta muzyka. Ta muzyka nam mówi, że to będzie epic, epic battle. No tutaj zmieniono jego imię na jakieś zdd, ale to jest Red, pamiętajcie. O, pierwszy jego Pokémon to Pikachu. No Pikachu musiał być 97 level. Ale to Tobi poprawiłeś, na pewno nie miałeś 97. Użyjmy Outrage, dałem w ogóle Dragonite'owi przedmiot, który zwiększa jego smocze ataki, więc chyba Dragon Fang dokładnie ten przedmiot się nazywa. Myślę, że zatłuczę Pikachu od tak, bo jednak jego ewolucja mogłaby przetrwać ten cios, ale Pikachu no, nie ma za dużej defensywy, więc jak widzicie poradziliśmy sobie perfekcyjnie. Kto będzie kolejnym Pokémonem? Czyli jeszcze Red ma 5 Pokémonów. Zobaczymy, czy damy radę. Jeden wyeliminowany, ale ten najsłabszy. Blastoise. Dobra, Blastoise to też nie powinien być za duży problem z tego powodu, że mamy Elektrobaza. A chyba nie muszę wam przypominać, co taki nasz Elektrobaz jest w stanie zrobić Blastoise'owi. Wow, się... ten na 88 tylko. To tego poziom nie jest poprawiony. Uuu, Tobi, dlaczego nie poprawiłeś wszystkich poziomów? Chciałbym, żeby każdy był silniejszy. No, po takim Thunderbolcie myślę, że padnie, jeżeli ma tylko dwa levele więcej. Nie wydaje mi się, żeby Blastoise mógł przetrwać. Jego zwykła defensywa jest lepsza od specjalnej, ale no nie wydaje mi się. Łatwo zrozumieć. Uuu, a jednak przeżył i walni nas surfem. Oj, surf. Zobaczymy, ile nam ten surf zabierze. Liczę, że nie zaś tak bardzo dużo. Elektrobas może się jeszcze przydać. Oj, nawet ładnie mu walnął. Ale już uderzamy kolejnym Thunderboltem, czyli nie mamy... O, jeszcze teraz krytyk. Teraz to samo mogłeś wziąć krytyka, Elektrobas. Ty to robisz sobie ze mnie jaja jakieś. Ale dobra, drugi Pokémon pokonany. Zostały jeszcze dwa. Espeon. Na Espeona mam albo Skarmorego stalowego, ale mam lepszy wybór. Umbreon. Wiecie dobrze przecież, co Umbreon jest w stanie zrobić mu. Znaczy, może inaczej. Umbreon nie jest dobry w ataku, ale za to Espeon, który jest dobry w specjalnym ataku, nie jest w stanie nic zrobić mi. Z tego powodu, że... O, Reflect. Cwany z ciebie typ. Po prostu żaden z jego psychicznych ciosów nie zadziała na nas. Zapamiętajcie sobie. Niestety tutaj psychiczne moce nie działają w ogóle na ciemność, ani troszeczkę. Dlatego on po prostu nie ma szans. No właśnie, Swiftami można co najwyżej uderzać, a Swifty, jak wiadomo, nie mają zbyt dużej siły. Dodatkowo Umbreon, świetny tank, radzić sobie będzie z nimi doskonale. O, proszę. To teraz może zakończymy to Quick Attackiem. On chyba, nie wiem, czy on używa jakichś Super Potion, znaczy Super Potion w samorze nie, ale jakichś Full Restorów raczej. Bo widzicie, w ogóle ostatniego moje Rare Candy użyłem właśnie na Umbreona. Dobra, trzy Pokémony. Snorlax. Ze Snorlaxem może być największy problem. Mimo wszystko nie zmienimy. Mam pomysł na Snorlaxa. Moim pomysłem jest zatruć Gnoja. Oj, on jest najsilniejszym Pokémonem Reda, to mogę zdecydowanie powiedzieć. Najtrudniej się z nim walczy, ale dobrze. Toxic działa, czyli już na pewno został zatoksykowany, trafiliśmy. Dobra, jest Poisoned. Amnesia. Special Defense rośnie.
Spoko, ale trucizna działa. Okej, to co? Może Minluk, żeby go czasem nie wycofał, co nie? To może być dobra myśl. Teraz już nie wycofa swojego Snorlaxa. Can't he skip now? Body slam. Chyba, że nie mam ducha, bym wstawił ducha i by mi gówno zrobił tymi podstawami. Widać, że one nawet troszeczkę zabierają. Ale nie zapominajmy o naszej wspaniałej truciźnie. Ona też... Reflect przestał działać. Reflect. Znaczy, jak... Reflect. Reflect mamy, a nie Reflect. No cóż, na pewno mu dużo nie... Oj, zabrałem mu zdecydowanie mniej niż myślałem. A szkoda. No tak nie miało wyglądać. Ale jest Hurt by Poison. To jest największa dobra rzecz, jaka może być. Szczególnie, że ona jest coraz silniejsza, ta trucizna. Mam nadzieję, że ten Pokémon nie posiada resta. Znaczy, Snorlax to zawsze powinien posiadać resta, ale zobaczymy. Body Slam, dobra, na razie nie wygląda na takiego, co mnie chce tutaj sobie zasnąć i dać mi spokój. What the... Krytyk, no nie. Dobra, mam pomysł. Użyjemy teraz Charizarda. Ten Pokémon ma bardzo dużo ataku zwykłego, nawet więcej niż ze specjalnego. Ja mu dałem Earthquake. No, proszę cię. Charizard, Snorlax nie jest dobry w zwykłej obronie. Dasz radę. Dasz radę, walnij go mocno. Dobrze, 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 dobrze. Body Slam. Ale teraz na pewno zadziała. Trucizna. Fuck. Ale nam zabrał dużo. Hurt by Poison, czy ona już go zabije? Tak, zabiła go. Doskonale. Wielka radość. Fajnie, 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 już padł. Czyli tak naprawdę on miał chyba rest, tak mi się zdaje. Ale już go wyeliminowaliśmy. Dobra, Charizard może na Charizarda, nie robimy takiej epic battle, albo why not? Epic battle między dwoma Charizardami już taka była z Lensem, nasz jest troszeczkę słabszy niby, ale my go dobrze ekspiliśmy, on nie ma szans. Użyjmy Wing Attacku. Atak skrzydłami może być dobry, szczególnie, że jest też stabil, bo Charizard jest też latającym Pokémonem. Też używa Wing Attacku, a nasz tak, no, tak nie za bardzo, ale jego też nie za bardzo. A jeszcze raz Wing Attack. Może ten Wing Attack wystarczy. Ten Pokémon na pewno nie będzie się leczył, nie ma ciosów jakoś za bardzo leczniczych. Ładnie, ładnie, zabierzemy mu. Chyba zabraliśmy albo identycznie tyle samo, albo troszkę mniej więcej, tak mi się zdawało. W każdym razie, jego ostatni Pokémon to będzie nikt inny, jak właśnie, wiecie kto. Wiecie kto na pewno. Venusaur, of course, Venusaur. Mógłbym użyć Charizarda. Ale myślę, że tutaj jeszcze inny Pokémon. Co prawda Skarmory sobie nie powalczy. Skarmory nie powalczy, ale on był właśnie, miał być jak coś na Snorlax, żeby bronić się przed jego fizycznymi ciosami. Ale myślę, że Espion. Czemu Espion na Venusaura? Nie zapominajcie, to nie jest tylko roślina, to jest też trucizna. Chyba wiecie, jak psychiczne ciosy działają świetnie na truciznę. Jeżeli dobrze pójdzie z potężnym specjalnym atakiem naszego Espiona, my możemy go rozwalić jednym ciosem. Uda się i pokonamy niezwyciężonego niby do tej pory Reda. Czempiona. Chyba jesteśmy już tak blisko. Tak. Tak, tak. Udało się, moi drodzy. Udało się. Zrobiliśmy to. Pokonaliśmy Reda. Was defeated. Tak jest. Nawet się nic nie wypowiedział. Dał nam dużo kasy i nic nie mówi i nagle po prostu znika w ciemności. I to, moi drodzy, jest koniec gry. Tak jest. Widzimy już koniec gry po raz drugi, bo po pokonaniu elitarnej czwórki też jest koniec, ale uwierzcie mi, pokonaliśmy najsilniejszą postać Pokémon Crystal. Dokonaliśmy tego. Ja nie zamierzam przedłużać zbędnie tej serii. Mógłbym jeszcze pokazywać, gdzie można na przykład złapać Lugię, Ho-Oh'a, jeszcze jakieś tam wymyślać sobie questy mini, ale po prostu nie chcę. Po prostu nie chcę. Uznałem, że kończymy właśnie serię na tym, że... Po prostu pokonujemy Reda. To miał być koniec, to jest koniec. Złapałem dużo Pokémonów. Nie chcę mi się szczerze zbierać Pokédexa całego, bowiem jest to, wiecie, hack. Ja nie lubię w hackach jednak zbierać wszystkich Poków. Jakby była to jakaś oryginalna wersja, no może bym pozbierał, ale w hacku mi się nie chce. No i cóż, naprawdę fajnie mi się nagrywało. Wiem, że ta seria się strasznie przedłużyła. Zacząłem ją bodajże w lipcu, ale nagrałem chyba tam, nie wiem, może z 9 odcinków, 10 i nagle mi się odechciało w to grać. Była długa przerwa od Crystal All i teraz nagle znów wróciła mi ta ochota na gry i zacząłem już grać do samego końca. Zrobiłem to, wygrałem moje 6 głównych Pokémonów, czyli Dragonite, Charizard, Espion, Umbreon, Electrabuzz i Skarmory. To były moje wielkie, niepokonane asy, które sobie nieźle radziły. Jeszcze w międzyczasie na początku był Markrow, w sumie odpuściłem sobie trenowanie Markrowa,
Na innych Pokémonach jakoś tak się za bardzo nie skupiałem. Aczkolwiek teraz w międzyczasie, jak trochę szkoliłem Poki, to nawet sobie Kabutopsa na 75 level wyszkoliłem, ale po prostu nie chciałem go wykorzystywać. Ale mogę wam powiedzieć jedno, naprawdę dziękuję wam za oglądanie tej serii. Bardzo widziałem, że wiele osób angażowało się w tą serię ze mną, komentowali, oceniali, więc dziękuję wam. Ale to jest, jak piszę już zresztą, the end. A jak the end, to the end, moi drodzy. Koniec. Cóż mogę wam powiedzieć na koniec? Ocencie, skomentujcie, zasubskrybujcie. Ta seria Spoków się kończy, ale w styczniu będzie już nowa seria. Z piątego regionu, tak jest. Ale na dziś, moi drodzy, to koniec już. Mam nadzieję, że dobrze będzie się wam kojarzyła ta seria właśnie komentowana przeze mnie. Ale już nie przedłużajmy. Cześć i czołem. Narka.